za przybycie wszystkich Państwa. Powodem zaproszenia jest chęć podsumowania kampanii wyborczej, która zakończyła się szczęśliwie wczoraj ogłoszeniem wyników. Chciałam skomentować krótko moje wyniki, bo być może Państwo macie pytania dotyczące właśnie tych wyników, może kwestii mojego samopoczucia po tej całej sytuacji, stąd też moja gotowość tutaj, żeby z Państwem na ten temat porozmawiać. Jeśli pozwolicie, to może kilka słów na temat moich wrażeń po tej kampanii. Kampania była w zasadzie krótkotrwała, była może mało dynamiczna. Mówię tutaj o tej kampanii też, która dotyczyła mojej osoby w Świnoujściu, bo nie chciałabym na razie oceniać kampanii ogólnokrajowej. Aczkolwiek jeśli będą pytania dotyczące jej, to również chętnie na nie odpowiem. No i głosowanie w niedzielę przy pięknej pogodzie, pogodzie, która być może przyniesie szczęście naszemu krajowi, spowodowała, że uzyskany wynik mój w Świnoujściu jest dla mnie satysfakcjonujący. Cieszę się bardzo, że przy tych nie najlepszych wynikach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, z list którego kandydowałam, udało mi się utrzymać wynik sprzed 4 lat, co uważam za całkiem spory sukces, bo to prawie 18% poparcia dla mojej osoby tutaj w Świnoujściu, między innymi. I tak naprawdę wskazanie jako drugą osobę po Bartoszu Arłukowiczu, jako osobę, która mogłaby reprezentować mieszkańców Świnoujścia w parlamencie. No niestety, całkowite liczenie głosów pokazało, że lista, z której startowałam, nie uzyskała drugiego mandatu i w związku z tym zajęłam ostatecznie drugie miejsce na mojej liście z wynikiem, który no, jest zdecydowanie lepszy niż wyniki innych osób, które kandydowały. Bardzo serdecznie gratuluję tym wszystkim mieszkańcom Świnoujścia, którzy kandydowali w tych wyborach. Tym 6 osobom, z którymi miałam okazję spotkać się i rozmawiać również w czasie debaty, która jestem przekonana, że przyniosła też pewien pogląd na potencjał poszczególnych kandydatów. No i wynik, który uzyskaliśmy, pokazał, że jedna z kandydatek do parlamentu weszła. Cieszę się bardzo z tego, że Świnoujście ma swojego reprezentanta. Mam nadzieję, że będzie tutaj możliwość pełnej współpracy i reprezentowania interesów naszego miasta. Będziemy mieli to przełożenie, na które tak wiele osób, tak wielu kandydatów zwracało uwagę, że będzie to osoba, która będzie reprezentowała właśnie nasze interesy w parlamencie, będzie walczyła o nasze sprawy, będzie zabiegała o realizację ważnych postulatów. Sama zamierzam również korzystać z usług naszego posła w zakresie tutaj wspierania pewnych naszych działań, realizacji również pewnych obietnic, które padły w tych wyborach, bo wyznaję taką zasadę, że jeśli się coś obiecuje, to te obietnice należy po prostu spełniać. Na koniec chciałabym podziękować wszystkim mieszkańcom, szczególnie tym, którzy do wyborów poszli. To był ważny dzień. Nie tylko spełnili swój obowiązek, ale skorzystali przede wszystkim ze swojego prawa. Sprawa do wyboru osoby, która będzie ich reprezentowała i będzie dbała o ich sprawy. Szczególnie serdecznie dziękuję tym, którzy oddali swój głos na mnie. No i cóż, dziękuję współpracownikom, dziękuję również Państwu, że tak rzetelnie relacjonowaliście przebieg tej kampanii, że informowaliście mieszkańców o tym, o wynikach, o tym co się w mieście w czasie tej kampanii działo. No cóż, za 3 lata kampania samorządowa, za 4 lata kolejne wybory parlamentarne. Czas biegnie dalej, życie toczy się dalej, także wszystko przed nami. To tyle z mojej strony. Jeśli Państwo macie pytania, to bardzo proszę. Grzegorz Napieralski zapowiada zmiany personalne. Od kół do zmian na najwyższych szczytach w władzy w SLD. Jak należy dokładnie rozumieć tę zapowiedź? Czy bierze to również Pani do siebie? Powiem tak, w 2012 roku mają odbyć się zjazdy, począwszy od powiatowych, gminnych, miejskich, wojewódzkich, także jest to w trybie wyborczym funkcjonowania naszej partii i rozumiem tutaj, bo takie daty padają, że to będzie początek przyszłego roku, że to ma nastąpić, także jest to kwestia poddania się ocenie członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ja również takiej ocenie się poddam.
sama sobie nie mam nic do zarzucenia w sensie wyborczym. Zrobiłam wszystko, co tylko mogłam, żeby uzyskać jak najlepszy wynik w tych wyborach parlamentarnych. I myślę, że mój wynik, jaki uzyskałam i w Świnoujściu, i to, że uzyskałam drugie miejsce na liście wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, świadczy, że no, zrobiłam to, co zrobiłam, zrobiłam dobrze, tak? Nie traktuję tego w kategoriach osobistej porażki. Raczej słaby wynik całej listy no, jest efektem właśnie być może tego, że trzeba się przyjrzeć, co tak naprawdę nie zagrało, co zaszwankowało w całej tej kampanii wyborczej. W czym pani zdaniem wpił błąd, jeśli chodzi o prowadzenie kampanii wyborczej, że osiągnęliście taki słaby wynik? Moim zdaniem błąd tkwił taki najbardziej wizerunkowy, który spowodował w dużej mierze, że ta kampania się posypała, to było na pewno samo prowadzenie kampanii. To były fatalne spoty reklamowe, to były źle dobrane spotkania, to był brak wyrazistości, spójności, brak w ogóle pomysłu na tą kampanię. To w tym sensie już taki najbardziej widocznym, ale jest głębsza przyczyna również tego, co się wydarzyło. To jest kwestia tego, że w mojej ocenie gdzieś po drodze pogubiła się podstawa funkcjonowania Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli źle zdefiniowana grupa, dla której Sojusz Lewicy Demokratycznej powinien pracować, osób, które powinien reprezentować. Straciliśmy tą naszą spójność i tą wyrazistość po drodze i na pewno trzeba głęboko zastanowić się nad przyczynami takiego stanu. I to jest podstawa, żeby spojrzeć bardzo krytycznie na to, jakie były przyczyny tego, co się wydarzyło. Dopiero później widziałabym potrzebę poszukania ludzi, którzy chcieliby i widzieliby możliwość, żeby partię po prostu poprowadzić do odzyskania wiarygodności u wyborców przede wszystkim, bo partia pracuje dla ludzi i żeby odbudować to zaufanie do jako możliwość reprezentowania pewnych interesów, pewnych grup ludzi. A na ile na wizerunku SLD zaważyły konflikty na szczycie, czyli konflikty typowo personalne, Napieralski, Olejniczak, Kwaśniewski, Miller, Oleksy, mówię w tej chwili o liderach postrzeganych jako potencjalne osoby, które mogłyby objąć władzę przewodniczenia w SLD. Na ile te konflikty zaważyły na wynik wyborów, jak pani myśli? Myślę, że bardzo zaważyły, że były też jedną z przyczyn właśnie tej całej atmosfery, jaka i wokół sojuszu panowała i jaka panowała w sojuszu, bo było nerwowo. Na pewno nie przysporzyło to nam żadnej korzyści, absolutnie, że w czasie kampanii odzywały się uzasadnione, mniej uzasadnione być może pretensje członków czy tych osób chociażby, które pani wymieniła względem siebie i że tak naprawdę w sytuacji, kiedy powinno się walczyć o wynik wyborczy, o pozyskanie wyborców, o wygranie wyborów, tak? Bo taki jest cel kampanii, to tak naprawdę niektóre z tych osób po prostu walczyły pomiędzy sobą, próbując sobie coś udowodnić. No i to był chyba zasadniczy błąd, czyli dyskusja wewnątrzpartyjna, bo tak bym to też widziała, która jest niezbędna, jest potrzebna, nie powinna była odbywać się w tym czasie. Została umiejętnie wykorzystana również przez media, które podsycały troszeczkę te konflikty. No wiadomo w jakim celu, no w takim celu, żeby no to jest kampania, to jest dynamiczna sytuacja, gdzie każde potknięcie najmniejsze, najdrobniejsze może spowodować właśnie takie katastrofalne skutki. Ja wiem, że to nie jest pytanie do pani w zasadzie, bo to nie pani to powiedziała, ale Grzegorz Napieralski tuż po wyborach stwierdził, że SLD była jakby sekowana w tej kampanii wyborczej, była atakowana przez wszystkich itd. Ja szczerze powiem, nie bardzo widziałem jakiegoś takiego. Trudno było dostrzec jakiegoś powszechnego ataku na to znaczy, ja się też tutaj nie do końca zgadzam z taką opinią. No, żyjemy w systemie demokratycznym, po to mamy media, po to mamy różne czynniki zewnętrzne, które mogą atakować, a rolą partii jest to, żeby się przed tym bronić, żeby do pewnych sytuacji po prostu nie doprowadzać. No,
Tak, tak jest. Nie wiem, z czego wynika, tak jak pan redaktor zaznaczył, nie jest to pytanie, które powinno być do mnie skierowane, bo wyrażał tą opinię przewodniczący Napieralski. Ja tylko mogę wyrazić swoją opinię na ten temat, że ja takich nadmiernych ataków ukierunkowanych konkretnie w Sojusz Lewicy Demokratycznej nie widziałam. No, gdyby nie było przyczyn, które były dawane, powodów, no to i te ataki nie byłyby takie, takie wyraźne. Można było dostrzec pewne działania zmierzające do tego, żeby być może w sposób nadmierny wyeksponować te potknięcia, tak? Bo tutaj też mam na myśli opinię tych instytucji, które monitorują na przykład media, że ten czas dawany różnym partiom był bardzo nierównomiernie im przyznawany. Były w telewizji publicznej szczególnie był preferowany na przykład było preferowane Polskie Stronnictwo Ludowe. To jest też kwestia tego, czy pokazuje się kogoś w sensie pozytywnym, czy bardzo eksponuje się to potknięcie, które się może wydarzyć, ale to są sytuacje, które nie powinny rzutować na generalne przeświadczenie o tym, że media były ukierunkowane na jakąś destrukcję. Powiem tak, są dla mnie trochę przykre takie informacje, które teraz docierają, rozumiem, w nadmiernych emocjach, tak? Wiadomo, że sama mam, źle się z tym czuję, mam takiego, jak myślę, zresztą wszyscy członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, taki duży niesmak po tym wszystkim, co się wydarzyło. Uważam, że nie zasłużyliśmy na aż tak, na tak... na taki wynik, tak bardzo druzgoczący, ale to też jest sygnał z drugiej strony, że wyborcy oczekują dużych zmian i te zmiany powinny również zajść w nas samych, ale kiedy słyszę opinie wyrażane przez członków zarządu, którzy są na stałe w Warszawie, tak, współpracują, bo ja tam dojeżdżałam na posiedzenia zarządu, a przecież doskonale wiemy, że ta praca trwa codziennie, systematycznie, że o pewnych rzeczach nie wiedzieli, że nie uczestniczyli w pewnych rzeczach, że być może decyzję podejmował sam Napieralski, to się po prostu z tym nie mogę zgodzić i kładę to na karb dzisiaj pewnego szoku powyborczego, tak? Na pewno potrzebna jest głęboka refleksja nad tym, co się stało. Wina rozkłada się równo na wszystkich. Błędy były popełnione, myślę, już dużo, dużo wcześniej i one później po prostu taką kulą śniegową potoczyły się dalej. Ciężko tak naprawdę znaleźć dzisiaj ten pierwszy moment, który spowodował, że coś złego zaczęło się wokół Sojuszu Lewicy Demokratycznej dziać. Powiem tak, nigdy nie miałam poczucia takiego, że ta dyskusja była w jakiś sposób krępowana. Cały proces wyborczy ustalania list kandydatów odbywał się od dołu. Szedł do rad wojewódzkich, później na Radę Krajową i głównymi opiniotwórcami tych list poszczególnych wojewódzkich byli po prostu liderzy wojewódzcy. Także dzisiaj mówienie o tym, że mógł być ktoś lepszy na listach, czy mógł zająć inne miejsce, myślę, że to nie tędy droga, bo gdyby ten przekaz Sojuszu Lewicy Demokratycznej był celny, gdyby trafiał do wyborcy, to nie mielibyśmy dzisiaj problemu z ilością głosów oddanych na kandydatów z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Także tutaj, no mówię, kładę to na karb jakiegoś takiego powyborczego raczej szoku, a potrzebna jest spokojna, rzetelna analiza, nie szukanie kozła ofiarnego też, bo tutaj mówię, ta odpowiedzialność, no gdzieś nie zagrało coś. To nie jest jedno województwo, które się posypało, tak? Umówmy się, to jest cała Polska, czyli tutaj ten przekaz poszedł w całą Polskę na tyle zły, że wszystkie osoby, które zdecydowały się pójść do wyborów, uznały, że ich głos no, nie będzie oddany, czy w mniejszej mierze będzie oddany.